Dzień dobry, Vlogmas, dzień czwarty. Cześć kochani, 6:21. Wstałam wcześniej, ponieważ po pierwsze obudził mnie Russell, po drugie musiałam zobaczyć, czy coś skomentowaliście. Nie, no trochę się śmieję, ale zwyczajnie po prostu uznałam, że skoro i tak już nie śpię, to wstanę i zacznę edytować dla Was filmik, bo później nie będzie na to czasu w ciągu dnia, więc przynajmniej będę miała to zrobione. Będzie gotowe, będzie ustawiona premiera, będziecie mogli mieć kolejny filmik na czas. Więc to jest dla mnie ostatnio najważniejsze. Co zrobić, żeby nie zwariować? Po prostu mieć w głowie plan, którego trzeba dotrzymać. I tak miałam nastawiony budzik dokładnie na za 7 minut, więc bardzo fajnie, że już siedzę przed komputerem. Tak naprawdę wstałam godzinę temu, ale przeglądałam internety, także był przyjemny poranek dla mnie, a teraz mogę się zabrać do pracy. Śpioszek. Wstajemy. No chodź. Milko. Śpiąca. Zmęczona jesteś, tak? Mi jest zimno, więc ubrałam specjalny zestaw dla Was specjalnie, ale Russell, proszę bardzo, dzisiaj do pracy pełna kultura. So do you have a regular day at work today? Not really, it's a little unique, that's why we have to wear this uniform. What time do you think you're gonna come back home? After this thing at 9:30, I'll come back to get dressed again into the regular uniform, and then I'll go back to work. So daily, like any after that? Probably. Could you explain a little bit about your uniform? What's that? What's what? That. That's my rank, first lieutenant. That's what I thought. What's that? It means I'm part of the United States. I would never guess. What's that? It's my branch, so I'm an armor officer. That's airborne. That's Gary Owen, mm-hmm. So the squadron. Mm-hmm. That's in the last past, name. All of the awards that Gary Owen has won are these. Okay, so and it's not yours, it's just no, the Gary Owen. These four are my awards. Yeah. Okay. We can still work on that, sir. No. I'm good. Done? Yeah. Good luck today. Thank you. Bye. Dalej uważam, że mój strój dnia wymiata. Ja zabieram się za śniadanie i spróbowałam tego chleba i jedyne co mogę powiedzieć, że jest straszne, więc muszę z niego zrobić tosty. Właśnie byłam tutaj w salonie Ruiz Avida. Na Facebooku znalazłam ogłoszenie, że dziewczyna szuka modelki do nauki z długimi włosami, więc się zgłosiłam, zapłaciłam tylko $10. Chyba bardzo trzęsie, więc usiądźmy na chwilkę. Dzisiaj jest przepiękny dzień, myślałam, że będzie dużo chłodniej, ale jest rewelacja. Powiem szczerze, że zastanawiałam się, jak to będzie i trochę mi się nie chciało jechać, ale Bogu dzięki, że się zmotywowałam, bo powiem szczerze, że tak przyjemnej wizyty u fryzjera to chyba jeszcze nigdy nie miałam. Była aromaterapia, zostałam wymasowana, tutaj czoło, szyja, po prostu czuję się jak nowo narodzona i w ogóle mi nie przeszkadza, że dzisiaj wstałam o 5:30, za godzinę i 30 minut zaczynam pracę. Za 15 minut kończy mi się miejsce parkingowe, więc muszę uciekać i pojechać, myślę, że już do siebie. Nie ma sensu tutaj płacić za parking, bo u siebie mam za darmo, a też mam Starbucksa,
Po prostu chcę iść, posiedzieć, dodać napisy do jutrzejszego filmiku i mieć z głowy, żebym się już nie musiała dzisiaj na wieczór stresować. Szczerze mówiąc, na razie logistycznie jest to mniej skomplikowane niż podejrzewałam, więc jestem mega szczęśliwa. Uciekam, wieje wiatr, mam nadzieję, że było mnie słychać. Także idziemy szukać auta, zrobiłam zdjęcie mapy. Mam nadzieję, że znajdę i trafię. Dojechałam do pracy, jestem godzinę przed czasem, więc teraz mam chwilkę, żeby Wam opowiedzieć, jak wyglądała moja wizyta. Poszłam, tak jak Wam wcześniej wspominałam, do dziewczyny, którą znalazłam przez internet na Facebooku, która szukała modelek. Kiedy weszłam do środka, oczywiście zostałam zaproszona do poczekalni, została mi zaproponowana woda lub kawa, herbata. Następnie dziewczyna, która właśnie wykonywała zabieg, poprosiła mnie, żebym poszła do przebieralni. Przebrała się w satynowy szlafrok, zostawiła tam swoją kurtkę i właśnie następnie przeszłyśmy na fotel. Tam zapytała się, co mnie interesuje, co bym chciała uzyskać, jaki efekt, jaka fryzura. Chodzi mi po głowie i powiedziałam, że absolutnie jestem do i dyspozycji, to ona ma się uczyć, więc cokolwiek jej pasuje. Ja byłam otwarta na wszelkie propozycje i sama postanowiła, że będziemy po prostu prostować włosy na suszarkę. Cieszę się, że nie musiałam płacić więcej niż $10, ponieważ widziałam tam jakiś pakiet. Za $600 raz w miesiącu możecie iść na właśnie taką stylizację włosów plus makijaż, gdzie ja uważam, że sama sobie to zrobię w domu. Ale od czasu do czasu można właśnie poszukać takiej okazji i ja naprawdę nie zapłaciłam dużo, bo zapłaciłam $10. Chciałam jej dać napiwek, ale powiedziały, że nie ma u nich napiwków, ponieważ u nich ceny są wykurowane. Myślę, że to właśnie ten odnośnik do tych $600 za makijaż i za wysuszenie włosów na suszarkę. Ale wiedziałam, nawet jak myła mi głowę, wiedziałam, że jest drogi salon, ponieważ myjki były w zupełnie oddzielnym pomieszczeniu. Sam fakt, że dostałam niezwykły tam fartuszek, tylko tak jak powiedziałam, satynowy... Czemu zapominam cały czas tego słowa? Szlafrok. Satynowy szlafrok. I była to właśnie też aromaterapia podczas mycia. Dała mi swoje dłonie do powąchania. Zresztą cały czas czuję olejki aromatyczne na mojej głowie, więc dobrze, że nie jestem na to wrażliwa. Myślę, że jak ktoś nie lubi takich naturalnych zapachów, to by mu to nie przypadło do gustu. No, więc zdaję sobie sprawę, za co tam się płaci, bo naprawdę komfort, luksus zabiegu jest super, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mogę sobie sama to zrobić w domu, więc jak ktoś się uczy i ma zapłacić dychę, spoko, biegnę, ale jakbym miała tak płacić, bo mam zachciankę, to nie wiem, trochę by mi było smutno. Także myślę, że tutaj akurat wiele osób się ze mną zgodzi. Dobrze, ja uciekam. Wypadałoby coś zjeść, bo naprawdę tak jest niedobry ten chleb ze śniadania. Ale ja tutaj o chlebie, a tutaj jeszcze jest dużo pracy do zrobienia przed rozpoczęciem pracy. Uciekam, pakuję torbę i idziemy jeść. Laundry is ready. Millie's just sitting there. Now it's time to eat food. I have food from work. And this is Millie's food that I'm pouring some of the tuna juice in. Kind of gross, but whatever. And then I gotta stir it up. Ooh. Sorry, I'm pretty new to the whole camera thing. So it's nice and mixed up, and then give it to the munchkin. There you go, kiddo.
So just said she was just now leaving. It's like 11 o'clock. So I was just gonna go to bed then. Usually I'll wait up for her, if possible, but I'm just gonna brush my teeth and shave and then do all that fun stuff and then you go to bed. Jest 10 minut po północy. Dojechałam do domu. Zeszło mi trochę dłużej w pracy, plus odwiozłam jedną z pracownic, która musiałaby czekać na mamę 20 minut sama w ciemności pod centrum handlowym, więc nie miałam serca jej zostawić. Uciekam spać. Dzisiaj udało się. Nie kończymy vloga na kanapie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa, pa. Thank you.